Kolejny dzień, kolejna drama. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj przychodzę do Was z tematem, na który wiele z Was pisało do mnie wiadomości prywatne. I gdyby nie Wy, to pewnie bym nawet nie wiedziała, że ma to miejsce. Więc jak widzicie po tytule, dzisiaj wytłumaczę Wam, o co chodzi, jeżeli chodzi o dramę dotyczącą Armiego Hammera i jego kanibalizmu. Listen up, I gotta tell you. There is something you should know. Tak, dobrze słyszeliście, kanibalizm. Ale zacznijmy od tego, kim jest Armie. Armie Hammer urodził się 28 sierpnia 1986 roku i jest on amerykańskim aktorem. Ostatnio zrobiło się o nim głośno, gdyż do internetu wyciekły jego prywatne SMS-y z pewną kobietą, których on oznajmiał, lekko mówiąc, swoje skłonności do fantazji z gwałtem, kanibalizmem oraz przemocą. Wiadomości dotarły do internetu poprzez pewne konto na Instagramie, które jest prywatne i wiadomości było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Te, które wzbudziły najbardziej mieszane uczucia wśród mediów, to były te, które widzicie na ekranie i przetłumaczę Wam parę z nich. Gdybyś była obok mnie, pociąłbym Cię tylko troszeczkę, a potem zasnąłbym, liżąc Twą ranę. Tylko trochę tej krwi, tylko tyle, żeby Cię posmakować, żeby posmakować wszystkich witamin, które masz, a później zasnąć. Czy możesz wysłać mi wiadomość głosową? Nie musi być nawet seksualna, chcę tylko po prostu usłyszeć Twój głos. Dalej Armie prosi bardzo, aby ta dziewczyna wysłała mu wiadomość, ona najwidoczniej nie chce. Co ciekawe, w tych screenshotach nie widzimy jej odpowiedzi, ale do tego za chwilę. Jest tu bardzo dużo seksualnych wiadomości. Jedną z bardziej niepokojących wiadomości jest: myślę o tym, by trzymać Twoje serce w mym ręku i kontrolować, jak bije. Jestem na 100% kanibalem. Chcę Cię zjeść. I to jest naprawdę straszne, ponieważ nigdy się do tego nie przyznałem. W przeszłości wyciąłem serce z żywego zwierzęcia i zjadłem tak szybko, że nadal było ciepłe. Te wiadomości okrążyły internet. Ludzie zaczęli oskarżać Armiego o przemoc, o fantazję gwałtu, która jest niepoprawna, o to, że jest kanibalem i że się przyznaje. Tylko dlatego, że w tej wiadomości jest napisane, że jest on na 100% kanibalem i że wcześniej zjadł serce żywego zwierzęcia. Zaczął on dostawać niesamowicie dużo hejtu, wiadomości z pogróżkami i nabrało się tego wszystkiego tak dużo, że odszedł on z planu filmowego, na którym był Jennifer Lopez i w tej chwili trwają castingi, aby kogoś innego zatrudnić, więc musiał naprawdę dostawać bardzo dużo nieprzyjemnych wiadomości oraz mieć dużo nieprzyjemności z powodu tej całej sytuacji. Wiele osób oczywiście myśli, że te screenshoty wiadomości są nieprawdziwe. Wiecie, bardzo łatwo jest zapisać kogoś na telefonie pod imieniem Armie Hammer i wysłać wiadomości. Jeszcze się poprawia, bo wcześniej powiedziałam, że to są wiadomości SMS-owe i łatwo je podrobić, a teraz widzę, że to są wiadomości na Instagramie. To też można podrobić bardzo łatwo, tym bardziej, że jest to tutaj pokazane jako screeny, nikt tego tak na żywo nie widział, więc można to podrobić. Mogą też być prawdziwe. Jest ich naprawdę bardzo dużo, ale są one po prostu... No nie mogę Wam ich tutaj pokazać, bo musiałabym calusieńki tekst po prostu zacenzurować, bo inaczej YouTube by mi zdjął ten filmik. Oczywiście sami możecie sobie wpisać w ogóle Armie Hammer DM i wszystkie wiadomości Wam wyskoczą. Wiele osób wierzy, że to jest on. Tym bardziej, że ten samo konto na Instagramie wrzuciło plik audio, w którym Armie, i brzmi faktycznie to jak jego głos, przyznaje się do tych wiadomości mówiąc: te wiadomości były pomiędzy mną a drugą osobą, z którą mamy związek oparty na fetyszach. Wiele osób może tego nie rozumieć, no bo jest to fetysz. Więc tak, jakby to nie było wystarczająco, pomyślcie, jak powiecie coś spontanicznie w czasie zbliżenia z drugą osobą. W danym momencie jest to jak najbardziej poprawne i nie macie z tym problemu. Jednak gdy ktoś wyrywa to z kontekstu, każdy wtedy może pomyśleć sobie, co chce. Co ciekawe, ponoć ta osoba, która wrzuciła to na dany profil na Instagramie, powiedziała, że to wszystko jest fałszywe, jednak media nie dają spokoju i nadal osądzają Armiego o to, że jest kanibalem. Armie jest w trakcie rozwodu ze swoją byłą żoną Elizabeth Chambers, która powiedziała, że jest obrzydzona faktem, jakie plotki krążą na jego temat i że nie chce, aby ich dzieci doświadczyły trudnego dorastania przez to, jak okropne rzeczy są mówione o ich ojcu właśnie w mediach, w telewizji, w internecie. Wypowiedziała się też była dziewczyna Armiego, Courtney. Courtney udzieliła wywiadu dla Daily Mail, w którym powiedziała: Hammer był zwolennikiem fetyszy, do których potrafił mnie przekonać. Jednak po zerwaniu musiałam przystąpić do spotkań z psychologiem, ponieważ mam zespół stresu pourazowego. Więc mamy tutaj dwie kobiety, które z nim były. Żonę, która jest obrzydzona plotkami, i byłą dziewczynę, która, można by powiedzieć, że nawet potwierdza
jego dla wielu osób dziwne fetysze. Sam Armie w kolejnym wywiadzie powiedział, że nie będzie już się wypowiadał na temat tych dziwnych i sfabrykowanych informacji i tak naprawdę na tym przestało. Armie nie bardzo pomaga swojej sytuacji, ponieważ na swój Instagram wstawia bardzo dziwne posty oraz stories, w których pokazuje, że mimo tego, że pali jakieś narkotyki, nie ukazują one się na teście narkotykowym, który zakupił w lokalnym supermarkecie. Pokazuje on też swój pokój hotelowy i totalnie pomija kobietę, która jest na łóżku w pewnej pozycji i dalej opowiada nam o po prostu pokoju. Ta kobieta jest w pozycji nieruchomej i widać, że on dobrze wie, że ona tam jest, jednak nic nie mówi. Czy jest to, aby było głośniej w mediach? Czy naśmiewa on tutaj się z całych plotek na temat jego seksu? I jego fetyszy, nie wiem. Powiem wam, że nie zdziwiłabym się, gdyby te wiadomości były fałszywe, gdyby ten głos nagrany był, nie był wcale jego głosem. Wiecie, w tej chwili mamy tak zaawansowaną technologię, że wszystkiego można dokonać. Jednak osobiście nie mam na ten temat zdania, ale zdarzyło się wystarczająco dużo, że odszedł on od bardzo dobrej roli, którą miał zagrać w filmie wraz z Jennifer Lopez, więc na pewno jakaś szczypta prawdy w tym wszystkim jest, no bo inaczej dlaczego miałby zrezygnować z tak dobrej pracy? Powiedzcie mi, co wy myślicie na ten cały temat. Wiele z was prosiło mnie, abym nagrała o ten film, no i póki co tylko takie informacje mogłam zebrać na ten temat. Tak jak mówię, tych wiadomości ponoć jego prywatnych w internecie jest naprawdę bardzo dużo. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie kolejnego filmu. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do łapek w góry, do konwersacji na dole oraz na moje inne social media, które są podlinkowane. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie kolejnego filmu i do zobaczenia w następnym. Pa! Should know.